Siemaneczko, z tej strony Wiktoria i dzisiaj jesteśmy w części drugiej, bo skończyliśmy na tym miejscu. I nie zapomnijcie o tym, jeżeli wam się film spodoba, nie zapomnijcie dać subskrypcji na kanale, subika z dzwoneczkiem, żeby włączyć wszystkie moje powiadomienia oraz łapkę w górę. Jeżeli dobijecie 10 łapek w górę, to następny horror będzie straszniejszy. Dobra, no to zaczynamy. Tutaj są jakieś drzwi. Drzwi bez różnicy. Idziemy przez jakiś długi korytarz. Idziemy przez długi korytarz, więc nic tu nie po... Au! Moja postać chyba nie żyje. Wow! Czy ja jestem w labiryncie? Nie gadajcie. Jestem w labiryncie. Super. Don't touch you. Aha. Czyli co, że coś mnie może dotknąć? I o co chodzi w tym? Dobra, przechodzimy. Jak coś mnie złapie. Łaj, Matko Boska Częstochowska! Okej, okay, ten potwór był... Ja, co to kurde jest? Co to jest? Co to było? Ziomy, co to było? Tutaj był jakiś ten potwór, ja nie mogę. Czyli co, mamy się przed nim ukrywać, tak mam to skumać? Patrzcie, patrzcie na to. I teraz nie ma bata, jak on tu przejdzie. Nie! Nie gadajcie, że to jest coś takiego. Okej! Zaczynam się trochę bać. Czekaj, skoro on tam przeleciał. Czekaj, muszę zobaczyć z strony. Nie, on tam kurde jest. Czekaj, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Kurde, on tam jest, ziomy. Ziomy! O kurde. I trzeba spitalać do następnego. Kurde. O, nienawidzę tego, nienawidzę tego. Nie! Utknęłam! Utknęłam! Dawaj mi z jaskinie. Dobra, jestem bezpieczna. Czyli to działa na takiej zasadzie jak w Hachisaku Samiej. Że czym jest jaskinia, tym bardziej jest ten. Tym bardziej jest ten. Wolne. I ten gościu nie przyleci z maczetą. Jak widzicie. Gościu przeleciał z maczetą. Nie wiem, co to było, ale ok. Zmusiliście mnie, ziomy, do tego nagrywania, to teraz będziecie mieli i takie odcinki. Zadowolenie? Nie. Sprint mi się kończy, prawda? A on będzie za mną. On... Super! Jeszcze fajniej, ślepy zaułek! Ma, nie, ja zgaduję, że on tutaj stąd przyleci i mnie chapnie. No wiedziałam, po prostu... czekaj. Co tu się odwaliło? Nie widział mnie? On mnie nie widział. On mnie nie zauważył. Nie ma polskiego kebaba. I nie będzie polskiego kebaba, po prostu. Kurde, ale lipa jest, że sprint mi musi się ładować. Szybciej! Kurde, ta gra jest na czasówkę też. Tak? No pewnie, że tak. Przecież tutaj jest ogromna jaskinia. Jak mam się z niej wydostać? Dobra, mam pomysła. Będzie to kurde ryzykowne. Czekaj. Lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra. Lewo, prawo. Prawo. Ale skoro tu była skrytka, to znaczy, że on przyjdzie stąd i ja się wystraszę.
O, dobra, dobra, dobre, dobra. Przeszłam, przeszłam. Czuj żabę JPG. Nieźle mi poszło. Dobra, mamy drzwi. O kurde. Continue. Jest, jestem wolna. Udało mi się wyjść z labiryntu. No i ciemny, długi korytarz jest, a coś za mną nie. Aha, dwa rozwidlenia, które nie znaczą nic dobrego. Nie. O, dobra, jesteśmy na śniegu. O, śnieg, kurde, nie wiedziałam. Podać panu rączkę? Ten pan chyba utknął w śniegu na zawsze. Nie wiem, czemu tutaj są ręce, ale to mi nie znaczy nic dobrego. Skoro tutaj jest zimno, to pewnie ci ludzie zostali zasypani pod śniegiem. Jeżeli mam to tak powiedzieć. Są pod śniegiem, a ja nie wiem, dokąd iść. A dobra. Tutaj jest jaskinia, poczekajcie. Nie, więc tutaj gdzieś muszę to znaleźć. Czekaj, bo nie mogę tamtędy przejść. Idź prosto. O! Czy ja wróciłam na start? Dobra, w tamtą stronę nie idziemy. Idziemy w tą. Otwieramy. O! Parkour, jak widzę. Parkour to jest, ziomy. Parkour. Kłania się przed wami parkour i... Pewnie ja jestem słaba z parkouru. Okej. Tylko mi się nie lagu. Wow. Dobra. Czyli tak, mam przejść te drzwi. Nie stój na powietrzu, bo będzie źle. No jak widzicie, mam czasami lagi. FPS. Wow! Co się stało? No dobra. Oh, come on! Wiem, że można mieć FPS-y, ale bez przesady. Dobra, proszę. Dajcie mi tylko przejść. Dziękuję, wielkie. Dobra. Teraz musimy przejść tam. Tutaj jakieś... O nie! Znowu to samo. Znowu? Dobra. Tym razem idę... Żałuję, że tutaj się nie da skakać. Szkoda, że tu się nie da skakać. Po prostu. Dobra. U mnie występują czasami takie FPS-y, że mi się laguje. Ale ok. No come on. Miałam szczęście. Mimo że nie jestem parkurowcem, to może mi się uda. Kurde, muszę poczekać. Dobrze, że tamta platforma na szczęście się nie rusza.
Więc wchodzimy i jest. Przeszłam. Przeszłam ludziska, przeszłam zadowoleni. Teraz, żeby nie spaść. Teraz, żeby tylko nie spaść i będzie dobrze. Dobrze. Dobra. Przechodzimy po tych kładkach. Nie wiem, po co są te kładki, ale ok. Idziemy dalej. Dalej, o. Jeszcze dużo tych... nie wiem, czego to jest. Jestem znowu w takim korytarzu. I co teraz? Bo tutaj jest jaskinia, prawda? Więc witamy w pierwszej części. O nie! Znowu w to samo miejsce. No bez kitu. A nie, jednak nie. To nie jest to samo miejsce. Jesteśmy w innym miejscu, innej rzeczywistości. To nie jest prawdziwe. Video here too. O! Fabuła, widzę, że się rozkręca. Where? Continue wars. Co? O, schody do nieba. Chociaż mi to nie wróży nic do... Nie wróży mi nic dobrego. Te schody mi nie wróżą nic dobrego, o kurde. Schody, które są zbudowane z kamienia. To wiadomo, że w każdym horrorze te schody się zawsze zawalają. Dobra, idziemy. A jednak nie. Myślałam, że się zawalą pode mną. Pomieszczenie z zegarami. 12:12. Wszędzie jest północ. Północ. No północ nie brak. Wow! Co to było? Otwieraj drzwi. No, otwieraj. O, ciekawe. Balerina, aha. Balerina. Wow! Co to było? Okej, to było trochę straszniejsze. Oho. Close to hiding him. Musimy się przed nią chować? To jest mapa? I to... Tylko to jest mapa i to... Kurde! Czyli, że co? Otwieramy drzwi, chowamy się do drzwi? I ona nas nie znajduje. Nie, to działa na takiej samej zasadzie. W jakimś horrorze. Ja to pamiętam. Chcecie, żebym nagrała wam ten? To ma być tutaj 10 łapek w górę, jeżeli chcecie zobaczyć horror Hachisakusama. O kurde. O, come on. O. Chowaj się! Ludzie! Mam chyba złe przeczucia. Kamera mi się zbugowała. Czyli jak ona cię złapie, to już nie żyjesz, prawda? Lewo? Czekaj, nie wiem, gdzie moja postać idzie, ale ok. Widzicie, jak teraz krążę.
Więc drodzy widzowie, myślę, że to chyba na tyle. Może w kolejnym odcinku mi się uda to naprawić i przejść tą balerinę. Jak widzicie, mi się zbugowała kamera, więc musimy to zrobić najwidoczniej w innym odcinku. No to ja się z wami żegnam i do zobaczenia! I pójdę teraz ten korytarz i nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i łapeczki w górę. No to ja się z wami żegnam i do widzenia. Pa!